Witam, prawda. Witam, prawda? Lekkie poirytowanie, bo ostatni odcinek, który nagrywaliśmy z eliminacji, może się nie pojawił na kanale, bo mieliśmy, ja miałem problem z OBS-em. Rzadko się zdarza tak, bardzo rzadko. Trzeci raz dopiero i tym razem plik był uszkodzony i jeżeli ten odcinek był, to znaczy, że wszystko było dobrze i udało mi się go naprawić, ale na tą chwilę tego nie wiem, bo nagrywamy dalej po prostu, więc jeżeli jakby co, to był odcinek z eliminacji. Pierwsze zadanie, aby odblokować dla mnie trzecią główną broń, a my lecimy teraz dalej po prostu. Tak, ale to była nawet dosyć szybka misja, to znaczy dobrze nam to poszło. No, nie działo się też nic jakiegoś wybitnego, pokonaliśmy trzy pancerniki, ale no, może tego odcinku nie zobaczycie, ale ja będę próbował ten plik naprawiać na pewno. Więc może już go widzieliście, bo był poprzednim odcinkiem, a może nie. No, a może nie. No, dobra, to mamy, no cóż, lecimy, lecimy. Teraz będzie lokalna rafinacja. Płynny morki, ty dawno wydaje nie było. Na czwartym poziomie. Możesz ustawić. To akurat prosta misja jest. Czwarty poziom zagrożenia 100%. Druga misja z tych, żeby odblokować dla mnie mega brońkę. A jak nie zdążysz, to co, bez ciebie polecę? Nara. Idę ci, Kaju, ten... pomieszczenie, twój pokój ukraść. Obrabować. No wiecie, czasami tak jest, że no, bo się coś nagrywasz, otwierasz, a potem jest plik uszkodzony i taki, kurwa. No, w moim przypadku to jest coś takiego, że wszystko gra, ale w momencie, kiedy wyłączam nagrywanie, to tam dosłownie trzy razy mi się do tej pory zdarzyło. No i dwa razy udało się ten plik, no, mimo to, że zawiesił się OBS podczas zakończenia nagrywania, to ten plik był w porządku. Tym razem nie jest, ale może mi się jeszcze go uda naprawić. Zobaczymy. Płynny Morkit, go! A już widzę na starty dużo surowców, dużo przeciwników widzę. Wow, nawet dużo więcej przeciwników niż podejrzewam. Ale zdarzają się też inne rzeczy, bo przecież nieraz było, że... Oto ty, sorry. Że nie zauważyłem, że mikrofon mam wyłączony i nagrałem coś, albo że jest obraz w ogóle nie ta scena na OBS-ie. W ogóle prawie zginąłem od tego. Tutaj widzę dużo będzie rzeczy, czekaj. O, prawie mnie najebałeś tu pistolet. No dużo tutaj rzeczy, jakieś kwiaty, kurwa. Te grzyby to akurat mamy zbierać. Mi się przypomniała, że to jest bardziej śmieszna historia. Bo jakaś... Już nie pamiętam imienia, nazwiska, mniejsza to posłanka z tego, posłanka PiSu tam od polityki u nas w Polsce mówi, że no tam, bo teraz jest drogo, to tam poleca wakacje, możecie sobie namiot rozbić w tym, w lesie, nie? Wszystko by było spoko, ale mi się śmiać chciało, bo było pokazane na zdjęciu, jak tam jest sobie w tym namiocie, wszystko git. Ale kanapkę sobie smarowała kawiorem, nie? Fuck. Faktycznie, po taniości. No. To tak jakbyś, no nie wiem, no jest, wiecie, problem teraz z kartami graficznymi komputera, ale, i odpalasz Gothica, ale potem masz w prawym górnym rogu RTX 3090. No i też by było gadanie, że no wiecie, teraz ciężko dorwać ten sprzęt dobry komputerowy, to ale zawsze macie stare gry, no nie? I tam właśnie napisane, że na RTX-ie grasz w Gothica jakiegoś, albo w Age of Empires 1.
to ja to tak pierdol dostaję. Kurwa, ile rzeczy zebrałem w tak krótkim czasie. To w ogóle ile tu tych robali jest, nie? Normalnie to, tu jest jakaś kopalnia surowców w ogóle. Wołam typka, bo... Nie ma typka. A no tak. Ty to rzucam ci, co? Co to masz? Nie wiem, jadys? Co to jest. Jadys chyba. Leży. Jakby co. Dobra, i tak muszę tam zejść. Dobra, no jeden zrzut mamy. Już spoko. Dobra, coś tu jeszcze jest do zebrania? Grzyby. Tak, złapałem. Ale będzie chujowo się stąd wydostać. O matko. Będzie ciężko rury tam. Właśnie jest tutaj, kurde, tak ciasno, nie? No, w złym miejscu trochę nam te... tą bazę wylosowało. A już jak się za mnie napierdało. Niby mapka spoko, bo jest dużo surowców, a z drugiej strony gówniane. Bo tą bazę w takim gównianym jest to chyba kara. Macie tu fajną mapkę, ale wiecie, żeby nie było za pięknie. To... Uuu, ile nitry. Tutaj jest jakaś zepsuta pompa stoi chyba. Albo to ty ją już postawiłeś. Nie, ja jeszcze nic nie postawiłem. No to co tu robi ta pompa, kurwa? Chuja! Jeszcze nic z nią nie można zrobić. Może, może dekoracja albo event, nie wiem. Mi powiedzieć, bo nie wiem. Tak, gdzie ty jesteś, żebyśmy razem stali blisko siebie, to będzie łatwiej. Idę do ciebie. Dobra, postawię tutaj, wiesz, taką... Lecy. Nie, tam strzelając z kurwy. Ależ. No ile tu surowców, nie? Ja pierdzielę, no full. Dużo. Wszędzie. Ja full, a tu już pełno tego widzę. Swarm. I repeat that. Team. Swarm. Incoming. Makera. Swarm incoming. Swarm incoming. It's a big one, team.
To jest ta makera, nie? Czy jakim to tam jest, te latające? Makrela. Makarena. Makarena. Najlepsze są te małe, tylko... Co on mówi, jak są te małe, bo już nie pamiętam. Nie pamiętam. Ale one są spoko, bo je łatwo zajebać. O, to grzybki schowano za kryształem. A, tak sprytny. Ja lubię, jak jest jakiś serial na przykład, i nieważne, czy to jest serial science fiction, czy fantasy, czy coś, no nie? Czy komediowy. I jak ma jeszcze jakiś, kurde, taki, trochę takiego jakiegoś sensu więcej, nie? Nie, że tylko taki... Nie, że... Znaczy, jak jest naprawdę śmieszny, no to wystarczy, żeby był naprawdę śmieszny, ale... Fajnie, jak jeszcze jakiś taki, coś takiego, jakby, nie wiem, ma jakiś sens, no nie? Nie, że tam jest po prostu rozpierdol i chuj, no nie? Jak ma jakieś takie przesłanie delikatne, nie musi tam, kurwa, mądrości życiowych ci wpierdalać, próbować, ale to poczekaj, takie... bo niedługo będzie ten Lord of the Rings. No. O kurwa. Czarno z którymi postaciami. Ostatnio oglądałem Archiwum Mix i był taki dobry odcinek, no nie, tam jakieś takie pouczenie było w nim, no nie, wiesz, jakiś taki sens miał, coś więcej niż tylko tam, kurwa, duchy i chuje, nie. I tak samo na przykład jest często w Scrapsach, czyli Chorzy Doktorzy, jak ktoś nie oglądał, to polecam. Taki zabawny, bardzo, bardzo, bardzo sympatyczny serial. I zawsze tam, nie zawsze może, ale bardzo często jeszcze coś tam właśnie jest w tym, no nie? I tak samo były te opowiadania wiedźmińskie dosyć często. Były właśnie zajebiste opowiadania wiedźmińskie i polecam z tego, audio, z audioteki posłuchać, bo są... z efektami dźwiękowymi, różnymi aktorami i muzyką. Jest naprawdę bomba. Lepiej na pewno niż czytać, chociaż wiadomo, że ludzie wolą czytać z reguły, ale to jest naprawdę dobrze zrobione. No nie wszyscy, niektórzy lubią audiobooki. Na pewno taki audiobook, który ma, kurde, muzykę, efekty dźwiękowe i różnych aktorów, no bez jaj, to jest po prostu sama w sobie zajebista. I te opowiadania właśnie takie są i są mega, mega w chuj zajebiste. Mi się bardzo podobały opowiadania. W zasadzie to cała historia o tym Wiedźminie mogłaby być tylko o takich krótkich przygodach i byłoby dobrze. Jeżeli o mnie chodzi. Jakieś takie różne przygody, nie? Wiesz, raz na jakiś czas gdzieś coś się wydarzyło i chuj, starczy. Byłyby to miało ręce i nogi, a taka rozlazła, długa opowieść nie zawsze jest dobra. Wiesz, co mnie zawsze rozpierdalało Sapkowskiego, znaczy teraz jak zacząłem czytać, to zauważam ten schemat. Czyli, no, Wiedźmin ledwo tam jest w stanie wyciągnąć miecz i zareagować na... O kurde, zajebali cię. Ten zdążył ledwo zareagować na nadchodzące uderzenie i tak dalej, nie? A za chwilę, co nie, sekundę później jest... No, Wiedźmin w sumie zajebał wszystkich. No, 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 ale to ten, no, no, to te walki to takie są, wiesz... No. Ale to jest tak ze wszystkim, jak poczytasz sobie na historię od Riccie do Urdenie, chyba z, nie wiem, 40 książek w Forgotten Realms, to tak jest zawsze. Dosłownie ale mnie to za każdym pydala, razem. Nie? Nie, ledwo, ledwo, a za chwilę jest po prostu, że... Jeden akapit jest o tym, jak ledwo sobie radzi z przeciwnikami, a jedno zdanie podsumuje, jak zabił wszystkich, nie? No. Jakaś taka próba budowania napięcia, że wiesz, uda mu się, czy mu się nie uda. Oczywiście, że mu się uda. Kurwa, ale dopiero był. Pojebało ich? Co jest? No zajebali mnie, nie wiem jak to się stało. Bierz ten, regeneruj się do zrzutu, nie? Idę. Dopiero co był ten... Swarm. Co jest? Wybały. Jeszcze ten flujący skurwia jest. Nie. Już go słyszę z daleka. Jeszcze go nie widzę, ale już go słyszę. To jest przydziałka jest. To jest zmora. Ale mnie pogryźli, kurwa. No ja leżę, nie? Tak mnie oblazło.
To nie wiem, czy się teraz będę mieć. Spoko, radźce. Radźce, póki możesz, jak możesz. Jakiś laserowy przecinek. Dzięks. Przydałby się ci Red Sugar. No masz tu zrzut. Już zjadłem, oba mnie. I mnie zajebali, tak. A masz tarczę, dawaj ci. Masz 300% tarczy. Możesz walczyć. Gonią mnie, gonią. Ale tu masz działka, to jak już to sobie przydać działkę z tym, bo i tak nie będzie bezpieczniejszego miejsca niż... niż tutaj, jak ja stoję. Nie, byłem szukać leczenia. Tu leży, o. A nie, to nitro. Nie ma, też nie ma za dużo. Nie widzę za dużo nawet tego leczenia. Tu coś leży od chuja. Co tu? Też nitro? Trzeba było powoli te rury, nie? Dawać. No, my tu w ogóle mamy rury jakieś coś. Jak a tych coś... grzybów już mamy. O, coś mi zajebało. Ty zabił mnie jakiś, nie wiem co mnie zabiło nawet. To od kurwa pod ziemią jest, nie? Skurwiel. To jest właśnie to, o czym mówiłem, że... z pod strasznie... ziemi, nie? Strasznie chujowe to jest. Znaczy przez ścianę możecie zabić, nawet nie wiesz. Dzięki. Dobra, teraz jak mamy idę te rury, a my coś podłączyliśmy i zbudowaliśmy wszystkie trzy mowy? Nic nie zbudowaliśmy, co mieliśmy zbudować. W ogóle jak się stąd wydostać, nie? To jest, o to jest kurwa pytanie. O kurwa. Tu jest jedna. Tu jest druga. No są trzy pompy już. No pompy są, ale nie ma tych rur, nie? O, o rury mi chodziło. A no, no. Jak rury tu poprowadzisz? This never gets old. Ale chujnia, w sensie... jak my to mamy zrobić? I made a platform. Surfing underground. Tak, może? A to bym jaja, żeby tu tą rurę wyprowadzić. Dużo kopania. Zbyt stromo. Trzeba wykopać, kurde. Właśnie ja kopię, bo ja już tu nic więcej nie zrobię. W takim momentach by się przydał ten, nie? Driller. It'll be a beauty once it's complete. No, tędy nie poprowadzą. Że tak jakoś pójdzie? Nie. Łoch, to powiem ci, będzie misja. Jeb go w łeb. Whack-a-mole! Jest ta gra, nie? Nawet taka kołopowa. Chyba mamy ją nawet na koncie. Whack-a-mele czy jakoś tak? No, no, to platformówka chyba bo. Jak to zbyt stromo, kurwa. To jest zablokowane, no. Dużo trzeba kopać. Niestety, dużo kopania jest. O, prawie. Cypelek przeszkadza. Kurwa. Ale gdzie ja idę w ogóle z tym? Kurwa, jak to pomóc? Ty, kurwa, my prawie zginąłem, nie? Zleciałem na dół i... Pipes up. If only someone would help me build it. Ja pierdolę, ale to konstrukcja teraz idzie.
No, czemu nie chce się budować? Przecież jest git. O kurwa, spadłem na mordę. Tak ja przed paroma sekundami dosłownie. Przed tobą. No. Ciekawe, czy ja tam dosurfuję w ogóle. Czemu nie mogę tu rury postawić? Przecież to jest git. Tędy nie przyjadę tylko. Nie wiem. Łap się, kurwa. Nie mogę zbudować. Czy tak kombinuję, jak to wrócić? Nie mogę, nie mogę, po prostu nic nie mogę dać. No ja pierdolę. Ten przylas jeszcze, tu jakieś robo... Trzy kurwa bydlaki przylasły, wyjebano w kosmos. Ja pierdolę, ginę, nie żyję, nie? Ja ginę. Ja nie żyję. Ty no trzy, ten skurwysyn z zielonymi dupami mnie oblazły teraz tu nagle. Widzę, widzę. Kurwa, przyszły. Ale tam się spierdziałeś, Joe? Ja nie wiem. Tak można. Nie. Zero wstydu, nie? Dobrze zbudowałem, nie? Nie, coś tu odjebał tutaj. Problem w tym, że tędy nie przejedziesz już. Co jest, kurwa? No jak mam tu? A dasz tutaj platformę, tu z boku gdzieś? A wiesz, że to możesz sobie rozwalić, jak będziesz dwa razy kilofon walisz. Tego nie rozwalę. Możesz, patrz, odsuń się. Aha, to tak? Nie, nie, dobrze jest. Tylko muszę się tam dostać teraz. Nie chcesz platformę. A żeby tam wejść, zobacz, że to jest, gdzie to jest. Okej. O kurwa. O, dzięki. Dobra, zajebiście. No to teraz to spierdalamy, a nie zajebiście. Czemu nie mogę tutaj... Dobra, jedna podłączona, tylko jeszcze trzeba po... Teraz spierdalam, idę wam do działek. Nie zajebię. Tam ci tarczy, czekaj. Dobra, masz bonus. Dobra, biorę ich tam. Nie no, gdyby nie było tu tych działek, to powiem ci, że nie wiem, czy to przeżyć. Bo one, kurde, fajnie pasywnie zabijają te. Nie musisz nic zrobić. Działka się przydają bardzo. Działka szacunek mają, mój. No i chyba git, nie? W sumie bym tu zebrał jakieś surowce, jak już tu jest na górze. Ja ogólnie chcę wyjść już z tej nie, misji. Gdzie tam jeszcze? Trzeba te rury podłączyć. Już jeden podłączyłem, tylko trzeba jeszcze dobić młotkiem. No. No. No ja, buduj. Na szczęście mamy wystarczająco dużo surowców, żeby się tutaj pobawić, nie? W zasadzie, no nie zgnoją nas tak sekundę. Aha, bo to nie od tej mańki się zaczyna, dobra. Ja pierdolę. Ile potem jadę, wiesz? Co tu jest? Nawet jak to do sprzedania pójdzie, to... Czy coś? Budujemy rurociągi. Sobie... Lubiłem tę misję zawsze, ale tu jest chujowo. Jak ten, jakbyś w ogóle widział tam, wchodził sobie w ten panel wymiany surowców, to patrz się po lewej stronie, bo możesz mieć na przykład... Tam są specjalne okazje. Może być, że na przykład za 50 jadyzy dostaniesz 10 000 kasy, nie? Wow. Także warto to tam co jakiś czas
zaglądać od tego, bo może... Może ci hajsu brakować, a będziesz mógł sprzedać coś, czego masz dużo i... Chyba tyle, nie, nie zrobił żadnych osorki. Kurde, jak to wejść? Dobra, to muszę rozwalić chyba. Yeah, this. Hello! Why does it feel like I'm the only one building the pipelines? No, zajebiście. Padłeś? To mnie irytuje, że kurwa spadam. Time to grind! Może tu miałem zrobić taki myk. Nie, czy to pojadaj. Właś, kurwa, na tą platformę. No właś, bo zajebie, nie? Czemu nie chcesz wejść? Przecież ja możesz. O, zajebiście, no! To miało być wejście, kurwa! O, złapał się, podciągnął i się zjebał na mordę, no bez jaj. Ja pierdolę. Dobra, ja już podłączam powoli. Dobra. Jedna rura będzie. Muszę ją ten, wiesz co muszę zrobić? Dobra, będzie druga. Jedna została. Tamta najdalsza. Nie, ogólnie mapka spoko, tylko te bazy nam źle wylosowała. W strasznie chujowym miejscu. Mapa nie jest zła. Tu by się coś... Jakby to zrobić, żeby to dobrze przeszło? Może wykopię, kurde. Jakoś... Gdzie to jest? Tam. Tak nam nieźle idzie, jak na czwarty poziom zagrożenia. Gdzieś tam... Chcę zobaczyć, co tam majstruje z wynalazki, to ci może platformami trochę pomogę. Ja tu przekopuję tu, no i będzie rura szła najwyżej. Bo musi pójść daleko. Najdalszy ten jest, nie? Masz skurwiela tak... na plecach. Oj tam, oj tam. I po prostu no, próbuję znaleźć najlepsze, najłatwiejsze rozwiązanie. O kurwa. Powoziłem tu, faktycznie. Ale zrobiłem chuja. Dobra, zrobiłem tunel. No trochę chyba za wąsko. Cześć, bo jakieś kurestwo mnie gryzie, no. Powoziły mi kurwi. Nie ma to jak przycinak, jeden strzał i wszystko przede mną ginie. Może być za wąski, ale już jest. No nie. Można go poszerzyć troszkę. Tak, żeby się jak najłatwiej dostać do tej trzeciej pompy, no. O, okej, to jest pompa, która tam po prostu jest. Chuj, no widocznie nie musieliśmy jej budować. Teraz gdzie ten tunel, co ja go zbudowałem? Tu, okej. Okay. Ciągnę rurę już tam. Ja poszerzam go. Zobaczymy, czy ten twój wynalazek się... Aha. Trzeba będzie dodziałek spierdalać. Dajcie mnie skończyć to, co zacząłem. Nie ma szans, trzeba będzie spierdalać. Houston, spierdal. Nie, ja spierdalam. Idę tam na kurwa na górę, ten tunel. Dodziałek, bo tu czwarty level to już tak.
Ja leżę? No właśnie. Ale no kurwa, szedłem mówię. Po prostu, nie? Szedłem. To nie jest tak, że chciałem tu coś jeszcze robić, nie? Szedłem do ciebie, tylko mi wlazły wybuchowe. Teraz ja zjebałem. Czy żyję? Spoko, wszyscy patrzymy, jak walczysz. I czy mu się uda, dowiemy się w następnym odcinku. Na razie. Na razie.